Przede wszystkim witam Państwa na briefingu poświęconym przekazaniu informacji dotyczącym czynności, jakie podjęli policjanci i prokuratorzy w związku z zabójstwem 10-letniej dziewczynki. Te czynności były wykonywane przez Policję Dolnośląską i Prokuraturę Dolnośląską od czwartku, od momentu, gdy znalezione zostały zwłoki dziewczynki. Te czynności były wykonywane praktycznie bez przerwy. Dzień i noc pracowali dolnośląscy policjanci, jak również prokuratorzy. Najlepsi dolnośląscy policjanci, prokuratorzy, ale również eksperci z Komendy Głównej cały czas pracowali, analizując wszystkie informacje, które pojawiały się w tej sprawie. Każda informacja była bardzo szczegółowo weryfikowana. Również te informacje, było ich bardzo dużo, można powiedzieć, że setki, od mieszkańców, którzy odpowiedzieli na apel, aby przekazywali nam informacje dotyczące tego, co zaobserwowali lub tego, co zarejestrowały ich urządzenia. Te informacje do nas spływały, za co serdecznie dziękujemy. W chwili obecnej możemy powiedzieć, że dzisiaj w godzinach popołudniowych został zatrzymany mężczyzna w związku z zabójstwem 10-letniej dziewczynki. Czynności w chwili obecnej w dalszym ciągu w tej sprawie są wykonywane. W chwili obecnej są wykonywane przez prokuraturę. Natomiast co chciałbym podkreślić, jest to mężczyzna zatrzymany, zamieszkały poza powiatem świdnickim. O tym, jakie jeszcze czynności są do wykonania, przekaże pan prokurator. Państwa, no w tej chwili trwają czynności związane z weryfikowaniem, zabezpieczeniem materiału dowodowego. Mężczyzna został zatrzymany dzisiaj, w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych, w związku z tym mamy okres 48 godzin i to jest właśnie ten czas, w ramach którego musimy wykonać te najbardziej niezbędne czynności, które by pozwoliły na przedstawienie zarzutów, a potem przesłuchanie podejrzanego i ewentualne skierowanie wniosku tymczasowego o aresztowanie. To jest wszystko, co w tej chwili mogę powiedzieć w tym zakresie, ponieważ te czynności aktualnie trwają. Czy możemy coś wiedzieć więcej na temat Nie udzielamy. Czy to jest z Piekar Śląskich? Nie udzielamy w tym zakresie żadnych informacji, nie mogę tutaj niczego powiedzieć. Ale w trakcie sprawy zatrzymywaliście wiele osób do wyjaśnienia, do różnych spraw. Ten mężczyzna został jednak zatrzymany, no, że tak powiem, przy jakichś większych informacjach. Co dokładnie, co pan może nam powiedzieć? Co świadczy o tym, czy mogę tylko potwierdzić to, że ten mężczyzna nie ma nic wspólnego z tymi osobami zatrzymywanymi wcześniej. Te osoby, które były wcześniej zatrzymywane do innych spraw, nie mają z nim żadnego związku. Natomiast odnośnie tego już konkretnego mężczyzny, na tej chwili z uwagi na charakter sprawy, na dobre śledztwa, no nie mogę tutaj udzielić żadnej informacji. Czy on działał w pojedynce? Też nie mogę udzielić takiej informacji. Po prostu nie będę na tym etapie informował. W jakim wieku jest mężczyzna? Też nie mogę tego powiedzieć. Także dziękuję panu, panie radny. Jeszcze jedziemy na... Ten mężczyzna ma związek z tą sprawą, bo z tego, co pan mówi, to nic nie wiadomo. Mamy materiał dowodowy, który wskazuje, że ma związek i został zatrzymany. Będzie przesłuchiwany przez prokuratora i będzie podejmowana decyzja co do ewentualnego stosowania środków zapobiegawczych. Natomiast szczegółów w tym momencie nie mogę państwu powiedzieć. Kiedy będzie rozsądowany już? Kwestia, że teraz właśnie wykonujemy te czynności, które mamy też 48 godzin na wykonanie.